zazwyczaj jak jest ciepły luty, to wtedy się podniecam, w sensie nie to, że tylko, że po prostu o rany, pająki już chodzą po tych, wiecie, takich suchych tego drewnach. Jak fajnie. Mamy 18 styczeń, a na piasku najczęściej przy takich roślinach, zobaczcie, to są rośliny, jedną urwę, no nic się nie stanie. To są ala skrzypowate, coś takiego, wiecie, to są takie rośliny jakby prehistoryczne. Tak wyglądają przynajmniej. Fajnie, nie? Zobaczcie, jak wiatr nic im nie zrobi. Stawy mają normalnie. No. I najczęściej właśnie przy tych roślinach teraz wam, no nie będę ściągał kamery, bo to ustawić ją, wiecie, potem w kącie tego to nie jest takie hop-siup. Parę minut. Szkoda życia, szkoda czasu. I powiem wam, co tak, co 5-7 metrów, a w szczególności w otoczeniu tych roślin, jest sporo muszek, tylko nie są to muszki owocówki, nie są to muchy robacznice, jak to niektórzy nazywają, czy jakieś takie muchy plujki, znaczy, pewnie dla niektórych to jest to samo, tylko to są takie muszki takiej średniej wielkości. Raczej mniejsze niż większe, raczej średnio mniejsze. Takie, i tak jak na taką temperaturę 5 stopni, to są bardzo szybkie. Także zawsze pierwsze, bywało tak, że na przykład w grudniu, czy w styczniu z mrozu przychodził nagle ocieplenie do kilku stopni, dwóch, trzech nawet, i nagle takie pierwsze to się takie muchówki pokazywały, ale to jest co innego. To są takie piaszczyste właśnie, jak macie na mule. Na mule, zauważcie, jak na muł przychodzą, one zjadają różne kubki rozkładające się takie na muły, to właśnie są te muszki, które dzisiaj widzę normalnie, szczególnie w obok i pod tymi wegetującymi roślinami na piasku. Jak mało są wymagające te rośliny, żeby ludzie tacy byli mało wymagający, co? Niesamowite, niesamowite stawy po prostu. Jak to zbudowane jest. Ilu jest SSR-owców? Społeczna Straż Rybacka. Społecznych Strażników Rybackich. Oczywiście to jest głupia nazwa, jakich rybackich? SSW powinno być, ale dobra, już tak jest, to jest. Dobra, szkoda tym. Nie wiem, ponad 100, okej. Okay. Może się mylę, poprawcie mi. Bo to dla mnie nie jest ważne. Dla mnie jest... Ale, no dobra. A ilu jest PSR-owców? No nie wiem, jak powiem 5, powiem za mało, powiem 7, mogę powiedzieć za dużo. No. No nie wiem, czy w okręgu mazowieckim jest więcej jak 10 PSR-owców. Mili, zatem żeby nie było, że sobie bełkoczę i sobie tutaj konfabuluję, no to przeczytam wam tekst. To jest tekst Gazety Prawnej. Okazuje się, cytuję, okazuje się, że żądając dowodu osobistego czy innego dokumentu tożsamości, członkowie SSR łamią prawo. Wyszło to na jaw przy okazji pytania zadanego przez Polski Związek Wędkarski Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Zarząd stowarzyszenia pytał o zasady przetwarzania danych spisywanych przez strażników osób. Chciał dowiedzieć się, czy można je zapisywać w notatniku osobistym i jak należy takie notatki zabezpieczyć. Generalny inspektor nie odpowiedział na te pytania, gdyż doszedł do wniosku, że prawo w ogóle nie przewiduje legitymowania kogokolwiek przez społecznych strażników. Wynika to z ustawy o rybactwie śródlądowym, to jest Dziennik Ustaw z 2009, numer 180, pozycja 1471. Ja czytałem ustawę o rybactwie śródlądowym. Tam jest tak pogmatwane, jeśli chodzi o kompetencje SSR-u, że część mówi tak, część nie, ale jedziemy dalej, posłuchajcie. Przepisy te przewidują dla strażników SR uprawnienia do legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości, a tym samym spisywania danych osobowych takich osób, napisał dr Wojciech Wiewiórski. Rzeczywiście artykuł 225 ustęp 1 wspomnianej ustawy przewiduje dla społecznych strażników część uprawnień zagwarantowanych dla PSR. Pomija jednak przepis dający im prawo do legitymowania podejrzanych.
W praktyce oznacza to, że nie mogą oni żądać pokazania dowodu osobistego nie tylko od wędkarza, który łowi zgodnie z przepisami, lecz nawet od kłusownika złapanego na gorącym uczynku. Nie jestem mecenasem i nie będę, bo to jest jedyny zawód, jedyna profesja, gdzie człowiek nie dokona do końca budowy czegoś tam i bierze pieniądze. No jak to tak? No tak to tak, że murarz buduje dom, ale jak nie zbuduje tego domu, to nie weźmie pieniędzy, tak? A jeżeli weźmie, znaczy, powiedzmy, nie wiem, drwal, jeśli nie wyrąbię, no to jest brzydka brzydka. No. Dobra, dentysta, stomatolog, jeśli nie zrobi nam zęba, tylko coś tam, coś tam, coś tam, no to za co mu dam pieniądze? Jak mecenas przegra sprawę, to za co ma wziąć pieniądze? No przecież on nie zbudował tego. Poświęcił swój czas, okej, okay. Narobił się, okej, okay. Ale on nie zbudował tego, czego oczekiwaliśmy. Dobra, jedyne co mogą zrobić w takiej sytuacji społeczni strażnicy, to powiadomić PSR albo policję i liczyć na to, że do czasu ich przyjazdu podejrzany zwyczajnie nie odejdzie. Nie wolno im bowiem stosować środków przymusu. Taka interpretacja z oczywistych względów jest niekorzystna dla osób społecznie dbających o stan polskich wód, komentuje Antoni Kustosz, rzecznik prasowy Zarządu Głównego PZW. O, ja nie wiedziałem, że pan Antoni jest też kustoszem. Nie no, jaja. Sorry, panie Antoni, ale po prostu uwielbiam jaja. Dobrze, panie Antoni, ja panu powiem tak. Oczywiście, zgadzam się z panem. Jest to interpretacja niekorzystna, ale do cholery jasnej. Już po takiej interpretacji w 2012 roku, przecież to mija 8 lat, już powinniście lecieć do... Kto tam wtedy rządził? No jedna z tych grup partyjno zorganizowanych. No. I poprosiłem prawnika i pokazałem mu ustawę o rybactwie śródlądowym, która mówi, że SSR ma takie same... Naprawdę, tak jest napisane w ustawie o rybactwie śródlądowym, że SSR ma takie same prawa jak PSR. No bo czytając samą ustawę o rybactwie śródlądowym, no to no mogą strzelać. No tak, no ale ja bym chciał. Ja bym chciał, żeby SSR... Mili, ja nie oskarżam SSR-u, ani ich nie bronię, ani nie chwalę, ani nie ganię. Ja bym chciał, żeby SSR miał takie prawa, jak ma PSR. No jakoś SSR nie nosi klamek, tak? Jakoś tak w ogóle. W Mazowieckiem jakoś tak nie działa. Są regiony, są okręgi, gdzie działa dużo lepiej niż PSR. Głównie na rzekach trociowych. Ale znowu są takie okręgi, jak okręg mazowiecki, gdzie... No wybaczcie, ale... SSR-owcy chowają się w krzakach. Na przykład na jeziorku. I czekają na małolatów. Małolat zarzuci wędkę i od razu on wychodzi jak Rambo. A to wam dalej potem opowiem. No i dobra, i ta ocena kolejnego prawnika, który nie widział tej... Odpowiedź na moje pytanie. Zasada jest taka, że w demokratycznym państwie prawnym, a o tym postanawia treść artykułu 2 Konstytucji RP i w powiązaniu z treścią artykułem 7 Konstytucji RP, organy publiczne, a w tym zakresie strażnicy społeczni, wykonują takie zadania, działając w granicach prawa i tylko na podstawie prawa. No to już są, słuchajcie, to są już typowe takie prawnicze sformułowania. To też są celowe takie sformułowania, żeby zakręcić chłopa w sądzie, ale jedziemy do. W państwie prawa nie domniemywuje się więc kompetencji. Nie można więc domniemywać kompetencji strażników. Tu powinno być, o których strażników chodzi, ale dobra, wiadomo, że o SSR. A, SSR, przepraszam, jest SSR.
Mogą więc oni korzystać tylko z takich uprawnień, które wprost przyznaje im przepis o randze ustawy. Artykuł 24, ustęp 2 ustawy o rybactwie jednoznacznie zakreśla zakres działania SSR, a artykuł 23 ustawy o rybactwie, precyzując granicę tego współdziałania, wyznacza kompetencje SSR, jakie ta uzyskuje w ramach ustawowego uprawnienia do współdziałania w przypadku powołania SSR w powiecie. No bo to wojewoda... Dobra, jedziemy dalej. Przepraszam. Tak. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa reguluje działanie PSR i przysługuje jej szereg kompetencji. Nie można więc przyjmować, że kompetencje przypisane PSR można dowolnie przypisywać przez kogokolwiek SRR. SSR. Można dowolnie przypisywać przez kogokolwiek SSR wbrew tej ustawie. I SSR żywie, za chłopaki działają. No. Rewela, rewela. Ale są tacy SSR-owcy, którzy na przykład zakładają kotwiczkę przed przynętą. Mówię o okręgu mazowieckim. Są SSR-owcy, którzy na kamionku przebierają się jako Rambo. Rambo, John Rambo. Od suki kima drzeski, ej! Kia! Energia. Są tacy, słuchajcie, tak. I polują na młodocianych, wiecie, bo tego. I napadają. No i teraz taki... No teraz wyobraźcie sobie, wyskoczy mi taki Rambo. Z jakimś takim nożem, no. No i co? No i co? Rambo z nadkamionka, słuchajcie. Spłoszył tego dzieciaka. Ten dzieciak o mało nie wpadł do wody. Bo widzicie, to jest właśnie tak, że... Ludzie małego formatu, których żona dojeżdża, którzy są dojeżdżani w pracy, którzy szefowi, można powiedzieć, jakby szef powiedział, ciągnij razem z kulami, to by razem z kulami wziął go do buzi. I on potem gdzieś odreagowywuje. Ale na kim odreagowywuje? Właśnie na dzieciach, bo to są dzieci, 15-letni chłopcy. Oczywiście w Auschwitz to byli już mężczyźni, ale mówimy o kamionku, a nie Auschwitz, o Oświęcimiu, tak? To są... Znaczy, no, to, gdzie dla mnie to są dzieciaki, no. Ja w wieku 15 lat to... w wieku 13 lat, no, ponieważ moja żona potrafi obejrzeć moje filmy, w wieku 13 lat, a teraz mam już po 50 i jestem dużo grzeczniejszy, niż miałem 13. Mili, ja bym proponował coś takiego. W każdym kole można zapisać się do SSR. SSR tak naprawdę może tyle, ile wam powiedziałem. Ale SSR może wziąć aparacik, tak? Są aparaciki po 500 zł, gdzie mają już tam zoom, nie wiem, 30, 50. Pyki. Albo zauważą, dzwonią. Macie policję, macie straż wiejską, macie PSR. No można, nie wiem, nie tu, to tam, do KG, do KS. Zadzwonić, bo niech skądś tam wezmą, słuchajcie, można sami macie film, no ale widzę, że po prostu większość ludzi się boi. Czego wy się boicie? Czego wy się boicie? Że zdechniecie ze świadomością, że po prostu wielu rzeczy nie wykonacie, a nie poinformowanie o przestępstwie jest przestępstwem. Chcecie mieć ryby, to walczcie o nie. Ale nie klikając na Facebooku czy na YouTube. Normalnie w realu i trzeba tych naszych... W ogóle o co chodzi w tym wszystkim? Jest jak jest. Prawo jest w miarę, w miarę. No, troszkę zjebane, ale w miarę.
ale my musimy nacisnąć na Polski Związek Wędkarski. Ja to będę dalej robił. Ja jeszcze zobaczę w ogóle, jak wyjdzie właśnie w temacie tutaj tych, ale to nie chodzi o to, że będę wymuszał. Tylko słuchajcie, powiedziałem w tym teraz tak. Moje poprzednie programy były takie, że no, jestem buntownikiem i będę. Ale dzisiaj walczę z wiatrakami, ale już atakuję te największe wiatraki. W innej formie. Bo samo powiedzenie, że jest źle, że ten robi źle, bo robi źle, tamten robi jeszcze gorzej, a ten troszkę gorzej, mniej, to niewiele zmieni. Ja was cały czas przekonuję, nawołuję do tego, żebyście wzięli aparaty, naciskali w swoich kołach. Koła będą naciskały w okręgach. Świadomość. Jeśli nie, co jest najważniejsze? Świadomość. Zobaczcie, nie Armię Krajową, Narodowe Siły Zbrojne, bo to jest podstawa w ogóle polskości, dlatego jeszcze jesteśmy. No, ja nie będę dyskutował z debilami, ale dlatego jeszcze żyjemy. I później Armia Krajowa. Oczywiście bataliony chłopskie, reszta, bo dzięki chłopom też, bo głównie partyzanci to byli chłopi. Okej. Okay. Oni walczyli z wiatrakami. Sowietyzm to jest walka z wiatrakami. Potężna potęga. Wspierana bandziorami z Ameryki, bandziorami z Anglii. Nie tylko. I walczyli dalej. Wiedzieli, nie mają żadnych szans. Bądźcie Polakami. Bądźcie Polakami. Nie ma takiego narodu jak... Nie ma takiego narodu jak Polak. Nie ma. Nie ma. Stalin powiedział, ten największy, jeden z największych bandziorów na świecie, ludobójca, 60 milionów ofiar, plus minus. Stalin powiedział, że tylko dwóm narodom się należy wolność. Mimo, że tego nie robił, nie zrobiłby nigdy. Polakom i Węgrom. Czyli tu w tej takiej swojej otwartości wiedział, czyli nie był głupim człowiekiem. Nie był głupim, bo po łacinie nawet czytał, słuchajcie, biegle. Czyli nie był taki głupi, jak się nam wydaje, że był taki ten, nie. Gruzin, pomieszany z Żydem, ale jednak facet światły. No, powiem wam, że tak, chyba mówiłem w którymś chwili, że tylko Żydzi go oszukali. Tylko Żydzi go. Nikt więcej go nie oszukał. On oszukał wszystkich. Ale tylko Żydzi go oszukali. No i tutaj musiał się, gdyby dzisiaj żył, zemścił się by po nawet 50 lat, gdyby żył 100 lat, zemściłby się dzisiaj na pewno w formie, nie wiem jakiej, pewnie bomba atomowa, ale ocenę zostawiam wam. Czy SSR, może tyle co PSR, moja ocena jest taka, moje zdanie jest takie i kładę łeb na pieńku przy toporze. Że SSR tyle, ile może. Słuchajcie, nie uwłaczając SSR, tak jak powiedziałem, w niejednych okręgach robi więcej niż PSR. W moim okręgu, wybaczcie mili, ale może panowie z SSR-u z 39, może chodźcie ze mną. Ale w nocy, nie latem. Nie latem, gdzie jest cieplutko, jest SSR-ek i SSR-ki sobie czasami... A widzieliście SSR-ki zimą? Aha. No, ja mówię o okręgu mazowieckim. Może coś się zdarzyło. Ale jak się zdarzyło, to nie znaczy, że jest git. Chodźcie ze mną. Mam takie pytanie. Z okazji najbliższych świąt wielkanocnych, powiedzmy. A czy w ogóle wy, mili, zdajecie sobie sprawę, kto jest najsłynniejszym, najbardziej znanym, największym, trzy razy naj, społecznym strażnikiem przyrody? No zgadnijcie, kto.
jak jaskółki gdzieś skądś tam powiedziały, że cały wielki szef Jerzyna, jak się dowiedział, to chciał wyrzucić, wyalienować tego pana. Ja nie wiem, bo mnie to nie interesuje, ale pytanie, czy ten pan jest dalej w SSR? Czyli mam pytanie, kto jest najsłynniejszym do końca życia jego? Pamiętajcie. Społecznym strażnikiem przyrody w Polsce zadaję pytanie. Mój przekaz obecny, dzisiejszy jest taki. Panowie z Polskiego Związku Wędkarskiego. Ja mogę to sam zrobić. A co, 100 tysięcy podpisów, a przecież ja muszę być w pracy. Ja muszę być w domu. Ja muszę się zaopiekować. Tym, tamtym, a przede wszystkim muchą, tak? No, no, różne rzeczy bywają w życiu i czasami trzeba się zaopiekować również z żoną czy dziećmi, tak? A wy, jako organizacja zrzeszająca 600 ponad tysięcy ludzi. Wy macie większy wpływ na parlament polski. Bardzo wnoszę do was o to, żebyście wreszcie zwrócili się do Sejmu, do parlamentu polskiego o to, żeby sprecyzować te przepisy, o których dzisiaj mówiłem. Bo nie może być tak, że SSR, który w niejednych okręgach robi więcej jak PSR, a w niejednych okręgach, tak jak w tym okręgu jest najbardziej znany SSR-owiec na świecie i SSR tak naprawdę nic nie robi. No wybaczcie, ale jeden wniosek o ukaranie w ciągu roku to... Wniosek to jest mniej niż zero. Jak to powiedziałem? Mniej niż zero. I Borysiewicz, pana Sejwicz, mniej niż zero. No. Był jakiś na koncercie, słuchajcie, Blady Punk był, słuchajcie, był Blady Punk. Był, jest taki, jak on się nazywają, nie pamiętam teraz, słuchajcie, to dziewczyny to kochały w latach tam 80., 90., nie pamiętam, 80. chyba. O Jezu, jak oni, nie pamiętam. No takie dziadostwo. I jeszcze Bonem przyszł. Niby one. Oczywiście tam nie był Bobby, tam był inny skład w ogóle. No i tam, bo to było 40-lecie takiego mistrza świata od tych kasyn, wiecie. I tam byłem zaproszony tego. No i nie no, bogactwo. Nie, tam słuchajcie, najsłabszy samochód to 100 tysięcy kosztował. No. Ja nienawidzę tego, ja tego nienawidzę, Dla mnie bogactwo, no owszem, ale tak jak Paul McCartney, Stonesi, Floyd, to tak, tak. A takie bogactwo na oszustwie tego i na ludzkich tego, to dla mnie jest dno. Ale dobra, byłem zaproszony, okej, skorzystałem. No i tam było, bo nie! No i patrzę, ty, bo tam zawsze, spójrzcie, zawsze są ci porządkowi, nie? Patrzę. Porządkowi spierdolili. Odeszli sobie, nie? A ja... I wskoczyłem i z Bonem se tego. No. Wiecie co? Nie wiem, czy gdzieś to mam. Jak znajdę, czy coś to mam puszczę. To mogę wam powiedzieć, że na pewno część SSR-u w Polsce ma bardzo duży zakres zasług. I trzeba byłoby to rozszerzyć. Trzeba przede wszystkim uregulować stan prawny, który jest pierniczony. Oczywiście jest to droga przez mękę, bo panowie z piły i siekiery mają inne, że tak powiem, priorytety. Oni mają priorytety utrzymać się przy władzy. Słuchajcie, to jest 22 stycznia tego roku, za 3 dni, 4, godzina 14, sąd okręgowy w Warszawie, Aleja Solidarności. Zapraszam was na posiedzenie. Tam mają zeznawać świadkowie,
w mojej sprawie. No i ma za... na tyle, na ile dowiedziałem się od mecenasa, którego wynająłem, że ma przemawiać jeden z, którzy mnie oskarżyli. I nie może być w lutym, kiedy ja będę, 4 lutego, kiedy ja będę składał zeznania. 22 styczeń, godzina 14, sąd, Aleja Solidarności. Ale żeby nie było przekłamań, to w opisie podają datę. I jeszcze tą datę podam do, na jakieś tam inne fora.